wtedy byłem wielkim fanem Lakersów, jak jeszcze Kobe grał. Piona! Tak jest. O kurde, także uważajcie na boisku tutaj, zawodnicy PLK. Bo ja się w niego walam teraz. Bo tak naprawdę wszyscy myślą do przodu, co będzie później, czy mi się uda, czy tak. Nie. Pykam sobie czasami na playu, właśnie okay. Z Kubą Niziołem, pykamy sobie razem. Siema YouTube, Grabo z tej strony. Ale nie tylko, jest znowu specjalny ze mną gość, Andrzej Pluta, siemaneczko. Cześć. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać. I co, myślę, że przechodzimy od razu do pierwszego pytania po owocnym śniadaniu, bo tutaj jesteśmy w ogóle w Gdyni, byliśmy na śniadaniu, elegancko sobie porozmawialiśmy. I pierwsze pytanie brzmi, czy pamiętasz swój pierwszy kontakt z koszykówką? Bo widziałem gdzieś nagłówki wczoraj, jak przeglądałem sobie informacje, że wy z bratem byliście skazani na koszykówkę, ale trenował właśnie też inne sporty. I jak to wyglądało? Czy pamiętam? Nie pamiętam. Bo tata też mi pokazywał zdjęcia, gdzie no jako, nie wiem, 3 latek może już taką małą piłeczką biegałem. Ostatnio się dowiedziałem, że zacząłem w Francji ogólnie. O kurde. Mój tata grał jeden sezon w Francji i tam jakby zacząłem taką moją przygodę z koszykówką pierwszy raz. Mhm. No i od tamtego momentu kontynuowałem. Oczywiście tata od samego początku zaraził koszykówką. Trenowałem też więcej sportów. No właśnie, to mnie ciekawi, jakie inne sporty? Wiem, że piłkę nożną przez 2 tygodnie chyba. Ale jak byłeś mały, czy? Jak mały, okay. Tak. Jak byłem młodszy, nie wiem, może miałem z 12 lat może. Mhm. Judo do tego było. Trenowałem przez prawie 2 lata. O kurde, także uważajcie na boisku tutaj, zawodnicy PLK, bo... Tak. Więc... Może ostro. I judo, pływanie trochę ćwiczyłem, ale tu jak młodszy byłem jeszcze. No i zostałem przy koszykówce, najbardziej mi się to po prostu podobało. Czyli tej zimnej wody nie polubiłeś pływając? Nie, w ogóle jestem... unikam jak ognia, o tak powiem. Właśnie wcześniej sobie rozmawialiśmy na śniadaniu, że Andrzej w ogóle nienawidzi zimnej wody, nienawidzi zimnych kąpieli i tak dalej, nie? A to jest stosunkowo ważne w regeneracji. Tak, mieliśmy dosyć długą konwersację. Staram się mnie tutaj przekonać, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Postaram Dobra. Się. Jak wygląda twój trening typowo na boisku? Jak idziesz na taki typowy trening koszykarski? Nie stricte na siłę, tylko typowo koszykarski. Jak to wygląda? W sensie w klubie, czy ogólnie poza na przykład sezonem? I w klubie, i poza sezonem. To może zacznę jak poza sezonem, to oczywiście bardziej się skupiam na rzeczach, nad którymi czuję, że potrzebuję popracować, żeby być lepszy na następny sezon. Dużo pracuję nad techniką, nad kozłem, też bardzo dużo rzucam, żeby po prostu ta skuteczność też była lepsza. Więc przede wszystkim nad tym się właśnie skupiam, a już w sezonie to... Czyli to są typowo jakieś takie, na przykład, nie wiem, ustalić sobie jakiś dany wjazd i tak dalej, i tylko to trenujesz, czy tam na przykład wolne i tak dalej, czy to jest jakby taki ogólny trening typowo? Ogólnie. Jakby okay. Teraz fajnie, bo mam okazję, z tatą trenowałem też przez praktycznie, no, przez cały czas, co mogłem, bo później wiadomo kadra. Więc no dużo tego było, bo to tak naprawdę nie mogę się też skupić tylko na jednym, bo staram się mieć wiele opcji później w ataku. Nad rzutami różnie, bo to czy to spot up, czy po koźle, czy po wyjściach. Staram się po prostu, żeby cała ta moja gra wyglądała w miarę lepiej ogólnie. Okej. Okay. I ile na przykład w ciągu takiego off-seasonu, jak jesteś, w ciągu tygodnia, ile masz takich treningów i ile trwają? Od poniedziałku do piątku, okay. Po 1,5 godziny na hali. I później zazwyczaj idę na siłownię i na siłowni też spędzam 1-20 godziny. To już zależy po prostu, jak się też uwinę z siłownią. A w sezonie jak to wygląda? W sezonie wiadomo, że tego czasu na technikę jest trochę mniej, bo wiadomo, jest sezon, są mecze, więc to różnie wygląda. Bardziej jest też to jakby przekazane na następne mecze, żeby się przygotować taktycznie. Teraz na przykład, gdzie jesteśmy w pre-seasonie, to też skupiamy się, żeby się zgrać bardziej, żeby jakby nasze zasady w ataku, jak i w obronie poprawić. Więc może aż tyle tego czasu nie ma na technikę, jeżeli chodzi o grupowe treningi, ale zawsze się znajdzie też czas poza treningiem, czy po treningu, czy przed treningiem,
każdy może sobie popracować nad czym tam uważa, że potrzebuje. Też są trenerzy, których możemy poprosić o trening, więc nie ma też z tym żadnego problemu. To w ciągu tygodnia jak to na przykład wygląda? Ile macie takich treningów? Teraz mogę Ci powiedzieć, że wygląda tak, że w poniedziałek zaczynamy, na przykład mamy dwa treningi w poniedziałek. I jak to godzinowo wygląda? Na przykład rano macie trening, potem wieczorem? Tak, tak, tak. Zazwyczaj, no nie wiem, ja dopiero tutaj przyjechałem, wiem, ale zazwyczaj czy zaczynamy na przykład o 10, kończymy 12 z hakiem. No i wieczorem trening 18, 19, zależy jak to po prostu też z halą, jaki jest dostęp. No i tak też, z 2 godzinki, 1,5 godzinki, zależy, różnie to bywa. Okej, okay, czyli tak to wygląda. Czy masz kogoś, na kim się wzorujesz jako koszykarz? To jest pierwsze pytanie. I potem, czy masz kogoś, na kim się wzorujesz jako nie koszykarz, nie patrząc tylko na koszyków, tylko jako życie, że nie wiem. Jako koszykarz, wiadomo, że od młodego na tatę jakby cały czas, no bo najbliżej było, nie? Więc bliżej się nie da. Tak, tak, tak. Więc tata, wiadomo, że bardzo mi się też podobał Alan Iverson wcześniej. Ogólnie. To widać, kurde, w tych twoich takich zagraniach to widać, że jest takie coś, że... No właśnie, cały czas bardzo mi się podobał, bo był takim zawodnikiem no, niskim jak na NBA. Ale zawsze sobie dawał radę, nie mogę powiedzieć, bo wymiatał tam, ale bardzo mi się podoba ta jego gra i w jaki sposób grał, więc na nim. No i wiadomo, przez to, że tata grał w koszykówkę, to też na tacie właśnie się zerowałem. Jeżeli chodzi o życie ogólnie, to akurat mam szczęście, bo mam naprawdę wspaniałych rodziców, więc mogę powiedzieć, że tata i mama wzoruję się na nich, no, codziennie staram się być lepszy każdego dnia jako człowiek, jako koszykarz, więc mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku. Dobra, a masz tak, że właśnie jak oglądasz te jakieś highlighty Alena Iversona, to na przykład wycinasz sobie coś, robisz zwolniony temp, patrzysz, a okej, on to zrobił tak, 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 po czym idziesz na trening i starasz się to powtórzyć, coś takiego? Tak, tak, oczywiście. Tak? I to nie tylko... A Iverson oglądam ogólnie dużo koszykówki. Kiedyś tata mi powiedział, że uczymy się nie tylko będąc na hali, tylko też przez oglądanie. I oglądam dużo koszykówki, więc jak zobaczę jakiś zwód lub nie wiem, akcję, to staram się później spróbować przynajmniej na boisku. Okay. Popracować nad tym, zobaczyć, wyobrazić sobie sytuację na przykład meczową, w której mógłbym wykorzystać ten zwód. I zawsze przed treningiem sobie popracuję chwilę nad tym i sprawdzę, czy to po prostu jest dla mnie, czy nie. Mhm. Ja uważam, że warto jest zawsze próbować, bo nigdy nie wiadomo, może akurat wyjdzie. No? Tak, może akurat wyjdzie, może nie, ale zawsze warto spróbować. No na meczach niektórych kadry wychodziło i to fest, nie? Dziękuję, aczkolwiek są mecze, gdzie nie wychodzi też. Więc... To jest proces, nie? To jest proces, nigdy nie wyjdzie. Tak jest, tak jest. Więc tak, tak, tak. Przyglądam się i później staram sobie to jakby poukładać wszystko na treningu, sprawdzić jak to wychodzi. I jeżeli wszystko jest fajnie, to pracuję nad tym, że po prostu w meczu to wychodziło też na większej intensywności. Miałeś tak, że właśnie w meczu chciałeś coś zrobić, ale... Nie miałeś takiej pewności siebie, a może aż tak nie będę ryzykował, a mówię, a spróbuję, dobra. Było, oczywiście bo, było. Albo Iverson, załóżmy, no, żeby nie powiedzieć gra, no, to jest taka trochę gra jeden na jeden poniekąd, tak, nie? Tak, i tak, to tak. Jest, wiesz, i cała drużyna na ciebie patrzy, czy dasz radę, czy cię potem opieprzą, że kurde, co ty robisz, nie? Tak, wiadomo, że trzeba podejmować ryzyko. Ja uważam, że jak zawodnik umie grać jeden na jeden, to jest tylko jakby no, jego plus, bo jest w stanie wykreować coś dla siebie, ale też dla kolegów. Mhm. Więc to jest jakby taki no, dodatek, którego no, warto po prostu umieć. Czy była sytuacja, gdzie myślałem, żeby coś spróbować, ale jednak się nie odważyłem? Było bardzo wiele takich sytuacji. No ale jakby to też zależy od meczu, bo jak się wejdzie też w mecz, często jest tak, że jak wejdziemy dobrze w mecz, że lepiej się od razu czujemy, ten cała... Jakby ten confidence jest wyższy wtedy. To chyba w każdym sporcie, tak, że jak zaczniesz wtedy, od razu... To wtedy łatwiej później coś wymyślić na ten. Okay. I po prostu jest też człowiek odważniejszy. Fakt, że bywają mecze, gdzie po prostu nie wejdziemy aż tak dobrze w mecz. Wtedy też no, trzeba pamiętać, że
A no, nigdy nie można też za bardzo później nad tym myśleć ani nic i po prostu starać się grać swoją grę, być agresywnym cały czas, bo jak się nie jest agresywnym, to tak naprawdę najwięcej błędów wtedy tak, wychodzi. Tak. Więc szczególnie jak... w koszykówce, jak się skupiasz na swoich błędach, to nie jesteś skupiony na tym, co się dzieje aktualnie i wtedy już jest... Tak. Obrona wtedy też wie, bo jeżeli nie jest agresywny, obrona wtedy nie musi pomagać. Wtedy jak nie musi pomagać, są agresywniejsi. Mhm. Więc jakby zawsze warto być agresywny. Nie? Wracając jeszcze do Allena Iversona, chyba ulubiony klub? Philadelphia, czy jednak nie? No, ciężko powiedzieć teraz. W Philadelphia, jak grał Allen Iverson tam, to oczywiście. A tak to bardzo mi się podobało. Wtedy byłem wielkim fanem Lakersów, jak jeszcze Kobe grał. Piona! Tak jest. Pamiętam, że tata jeszcze mam na płycie finały, czy to Lakersów z Orlando, jak jeszcze Marcin Gortat grał w Orlando. Czy z Bostonem. Tam była taka masakra. To pamiętam, cały czas sobie puszczałem. Jakby leciało w moim pokoju, oglądałem już to parę razy, ale cały czas jakby leciało. Miałem tych meczy nie wiadomo ile. No i oglądałem sobie, więc naprawdę wielkim fanem byłem Lakersów wcześniej. Tak. Za to, co oglądamy dzisiaj, finały z siódmy mecz. Tak, w pokoju sobie zawsze puszczałem, no i później miałem taką obręcz, kosz przywiercony do ściany. Aha. No i później sobie rzucałem, próbowałem różnych rzeczy. Mega, super. No. Czy pamiętasz moment powołania do kadry i czy miałeś wtedy coś w stylu takim zajebiście, tak, to jest ten moment, że wjeżdżam i pokazuję, kim jestem? Czy to było coś w stylu super, ale no pewnie będę grzał ławę i może się słabo pokażę i tak dalej. A pewnie, że pamiętam. To było... Jak jeszcze w Bydgoszczy grałem, ja zostałem powołany na zgrupowanie. No nie, oczywiście ja myślałem, że to jest dla mnie ogólnie super szansa. Byłem wdzięczny, że mogę po prostu też tam być. Mówiłem, że to jest wielkie wyróżnienie. Na to tak naprawdę też pracujemy, żeby tak zostać wyróżniony, że nas zauważyli ludzie i po prostu, żeby mieć później okazję rywalizować też na wyższym poziomie. Więc ja to brałem bardziej jako taką szansę czy rywalizacji, czy po prostu bycia tam, niż patrzenie względem fajnie, ale prawdopodobnie nie będę grał, nie? Okay. Brałem tutaj jak jest, naprawdę mega wyróżnienie i po prostu się cieszyłem tym momentem, starałem się cieszyć. A pamiętasz, co to był za moment, że... Bo pewnie dostałeś telefon, nie? Czy gdzieś siedziałeś, czy jak to wyglądało? Teraz... pamiętam, chyba to było po prostu przez Instagrama chyba. Okej. Że wiesz, jak jest, że dodaję zdjęcie koszkada i zostałeś oznaczony. Tak? Tak. Pamiętam wtedy, miałem chyba COVID-a. Złapałem COVID-a. Wtedy wiesz, to było takie jakby pierwsza pozytywna rzecz, co zdrafiła się, nie? Więc no, na pewno byłem podekscytowany mega. Pamiętam, że na wcześniejsze zgrupowanie Kuba Nizioł się właśnie, byliśmy w tej samej drużynie, Kuba Nizioł wtedy się załapał. No i od razu do niego pamiętam, zadzwoniłem, super, będziemy razem w kadrze. No więc naprawdę mega podekscytowany byłem wtedy, pamiętam, i no cieszyłem się tym, starałem się wykorzystać to. Super. Jak już jesteśmy przy kadrze, po wygranych meczach prekwalifikacyjnych do Olimpiady w Gliwicach, czy wiesz, że Polska zagra w Paryżu? Czy wierzę? Oczywiście, że wierzę. No, jakby wiemy, że nie będzie łatwo, to też wiemy, ale czy wierzę? Oczywiście, że tak. Pokazali też na Eurobaskecie, że wszystko jest możliwe, a wierzę w tą grupę, teraz co byliśmy w Gliwicach, wierzę w tą grupę. Fajnie nam się razem współpracowało. I bardzo dobrze to wyglądało, naprawdę, oglądając mecze, było widać, że to jest taki zespół, naprawdę. To super, to się cieszę, bo też tak to czuliśmy od środka. Każdy sobie pomagał, a od samego początku każdy wierzył w drugiego, co stoi obok niego, w kolegę, w zawodnika, więc naprawdę fajnie to też wyglądało, ale też jako przeżycie, jako taka grupa też naprawdę się zjednoczyliśmy, więc
Oczywiście, że wierzę. Czy to będzie łatwe? Nie, ale wierzę w to, że możemy i damy sobie radę. Super. No chyba każdy w to wierzy i miejmy taką nadzieję, że się uda. Tak jest. Kończąc już temat kadry, jak ci się gra z Mateuszem Ponitką? 10 lat różnicy jest między wami. Jak to czuwasz na boisku? Dla mnie to jest po pierwsze bardzo duża szansa, żeby nauczyć się trochę tej koszykówki. Wiadomo, że wszyscy wiedzą, na jakim poziomie gra Mateusz. Dla mnie to jest ogólnie kosmos, że mogę być po prostu kolegą z drużyny. To o czym, właśnie się tak chciałem zapytać, bo to o czym gadaliśmy na śniadaniu, że on potrafi się tak odłączyć, że jest w takim swoim świecie. Ja doskonale wiem, jakby ja we wsadach tak mam, że jak jadę gdzieś na konkurs, to totalnie się odcinam od tego, co się dzieje na zewnątrz i tylko jestem skupiony na grze. I, tak jest. I czy wtedy dobrze się jakby, wiesz, gra z taką osobą, dogaduje się z taką osobą, czy jest to dobre, choć poniekąd ciężkie? Oczywiście, że jest to dobre, bo całe jego skupienie i cała ta jego jakby no, taka determinacja jest przełożona na boisko, więc w każdy możliwy sposób Mateusz stara się nam pomóc. Wiemy, co potrafi i jak dużo nam daje Mateusz, więc nie, na pewno to jest pozytywne. Z mojego też takiego punktu to jest trochę Mateusz przychodzi z większego jakby poziomu niż ja gram. Więc ja jedyne co to staram się po prostu trochę wziąć tego ciężaru od niego, żeby się aż tak nie męczył. Okay. No i po prostu też go uruchomić, gdzie on nie musi się aż tak męczyć, żeby wykreować coś. Więc no, moim takim zadaniem było po prostu odciążyć go troszeczkę z tej grze na piłce. Więc no, jakby to całe moje zadanie. Cała twoja robota. Tak. Wiadomo, na treningach też zadawałem mu dużo pytań, bo wiem, że mogę się od niego naprawdę dużo nauczyć. On był, jest na naprawdę wysokim poziomie, gdzie ta koszykówka no, naprawdę robi wrażenie, więc staram się to brać też jako szansę nauki. Okej. Kolejne pytanie. Jaki masz wymarzony klub za granicą? I czy masz taki ogólnie? Byłem parę lat w Hiszpanii, więc na pewno to będzie Hiszpania. Póki co, obojętnie jaki klub, byle było wyjechać i zagrać na takim poziomie. Aczkolwiek wiadomo, że jak już mówimy o wymarzonym, to czy Real, czy Barcelona, nie ma dla mnie znaczenia. Jasne. Na Instagramie widziałem, że lubicie się z Kubą Niziołem. Pozdrawiamy Kuba, jak oglądasz. Pozdrawiam. Czy kiedyś chciałbyś z nim zagrać w jednym klubie? Oczywiście. A ja bardzo dobrze sobie wspominam ten sezon, gdzie razem graliśmy w Bydgoszczy. Wydaje mi się, że bardzo dobrze się rozumieliśmy na boisku. Czy teraz nawet na karze, jak jesteśmy w tej samej drużynie na treningach coś, to po prostu ta cała konekcja została jednak, więc oczywiście, że chciałbym zagrać w tej samej drużynie. Też i poza boiskiem mamy bardzo dobry kontakt. Rozmawiamy praktycznie codziennie. No, super. Tak, więc cieszyłbym się bardzo, jakbym miał taką okazję zagrać w tej samej drużynie, ale póki co jakby nie było to nam jeszcze dane. Więc... Okej. Właśnie co do tego pytania jest idealne. Jak to jest w koszykówce z przyjaźnią? Bo jeśli na przykład miałbyś grać przeciwko Kubie, to czy byłbyś w stanie na przykład posunąć się do czegoś, znaczy to jest może dziwne pytanie, ale posunąć się do czegoś takiego, tak jak Kobe zrobił w meczu na Olimpiadzie z Panem Gasolem, tak, nie? Tak, ja się w niego walam teraz, wszyscy co chodzi, nie? Czy potraficie się tak odciąć, że wiesz, że nie patrzycie na to, czy grasz przeciwko koledze i tak dalej, czy gracie po prostu, chcecie wygrać i tyle, nie? Wiadomo, że poza boiskiem może być tam, mogą być różne śmiechy, chichy, ale jak już przychodzi mecz, to wydaje mi się, że tak jak i on, po prostu odcinamy się, każdy stara się wygrać i też w taki sposób okazujemy sobie też szacunek, że nieważne co, ja idę na 100% i to też jakby na 100% to takie okazanie po prostu szacunku dla drugiego zawodnika.
Więc no, odcinam się tak samo jak z bratem rywalizuję. Brat akurat w Zielonej Górze, no to samo, jak brat przyjeżdża, wiadomo, że z jednej strony chcę, żeby on dobrze zagrał, oczywiście. Tak, tak. No. Ale z drugiej strony nasza drużyna musi wygrać. No i nic, zaczyna się mecz. No i to tak samo go bronię i atakuję, jakbym grał przeciwko komu innemu. Nie ma, nie ma znaczenia. Okej. Mamy sporo młodych widzów. Naprawdę sporo młodych widzów. Jaką dałbyś radę dla takich typowo początkujących sportowców, którzy są na tym etapie, że mają już jakiś sport wybrany i tak dalej, chcą coś robić, ale już coś grają, ale brakuje takiego, że takiego czegoś, że okej, 100% idę w to, nie? No, po pierwsze, wydaje mi się, że każdy musi znaleźć to, co lubi i to, co kocha. Bo jak naprawdę znajdziesz tą dziedzinę, w której no, czujesz się komfortowo i wydaje ci się, że jesteś szczęśliwy, to tak naprawdę cała ta praca nie jest pracą, tylko przyjemnością. Mhm. Wiadomo, że nie jest łatwo i czasami są wzloty i upadki, ale to jest normalne. Jedyne jest to, żeby się nie poddawać i mieć jakby nastawienie takie, że każdy upadek jest lekcją. I że bez jakby upadku nie można też zwyciężyć, bo no nie nauczysz się wszystkiego. Nie każdy zostaje od razu, nie wiem, mistrzem, albo po prostu od razu idzie do seniorów czy coś. Wrać to, cieszyć się i przede wszystkim cieszyć się tam, gdzie jesteś teraz. Bo tak naprawdę wszyscy myślą do przodu, co będzie później, czy mi się uda, czy nie. Tak. Ale jak tak naprawdę zaczniesz tylko o tym myśleć, to nie będziesz szczęśliwy w tym, co robisz teraz. A tak naprawdę najfajniejsze to jest ta cała droga do tego. Tak, bo życie jest teraz, nie? To, co teraz robicie, a nie dużo, to, co będzie za rok. Tak, nie? Tak. A dużo ludzi zapomina też o tym. Ja też czasami. I zapominamy o tym, że trzeba się cieszyć tym momentem, w którym jesteśmy teraz. I tak naprawdę to, co ma przyjść, samo przyjdzie. Jeżeli oczywiście ciężko pracujesz i tak dalej. Dokładnie. A jeszcze wracając do tego poprzedniego pytania. Jak na przykład grasz z jakimś przyjacielem w jednym klubie, czy wy na przykład w wolnej chwili, jak idziecie powiedzmy na to przysłowie piwo i tak dalej, porozmawiać po prostu, to czy wygadacie typowo o koszykówce, że słuchaj, na przykład tutaj w tej akcji i tak dalej, mogłeś zrobić to, czy totalnie jakby o tym nie rozmawiacie? Z Kubą jest fajnie, bo mało rozmawiamy o tej koszykówce, że mamy dużo tematów wspólnych poza koszykówką. O których możemy porozmawiać, to jest fajne, żeby się po prostu też wyłączyć. Wiadomo, że rozmawiamy o tym, co się dzieje na boisku i tak, ale mamy na tyle tematów poza koszykówką, gdzie możemy spokojnie się śmiać i rozmawiać o czym innym i to jest też, wydaje mi się, że dobre dla umysłu, żeby po prostu się troszeczkę odciąć od tego wszystkiego. Więc czasami tak, staramy się nie. Żeby po prostu no, za dużo też o tym nie myśleć. A czy macie jak właśnie co do tematów poza koszykówką, masz jakieś takie... No wiadomo, koszykówka to jest twój numer jeden w życiu tak i jest. Wszystko wokół tego się tak naprawdę, całe życie wokół tego się obraca. Tak. Ale jak już przyjdzie ten chill taki, masz jakieś takie drugie hobby, które robisz, coś robić? Ciężko powiedzieć. Hobby. Lubię spacerować. Lubię wyjść sobie na kawę, nie siedzieć za długo w domu, bo to też wydaje mi się, że nie jest za dobre. Ryje beret, zdecydowanie. Więc coś tam jest też, nie wiem czy to, czy, no nie polecam, no ale spędzam trochę czasu na grach. Na play. Czyli typowo na odmurzaniu takim, tak z Olkiem Bacerowskim, tak. Pozdrawiamy również, jak rozmawialiśmy. Oczywiście. Mówisz, że po prostu jest tyle tej koszykówki, że po prostu czasem scrollowanie tego Instagrama i tak dalej, tak odmurzanie się, nic nie robienie tak zwane, jest też dobre, nie? Tak, mi się wydaje, że jest. Wiadomo, że fajnie też porobić coś przydatnego, co by się mogło przydać w życiu. Dokładnie. Ale wydaje mi się, że to też jest potrzebne, to takie odmurzanie. Po prostu siedzenie, nie myślenie o niczym. Po prostu no, zajęcie swojego tak mózgu czym innym, nie? Mhm. Więc no, pykam sobie czasami na playu. Właśnie z Kubą Niziołem, pykamy sobie razem. Co gracie? A ostatnio jak byliśmy na kadrze, graliśmy w golf, mini golfa.
Bo ja słyszałem historię, że tam w autobusie gracie w skoki narciarskie. Znaczy tak. Oleg Wasorowski mówi, tak, że gracie w skoki narciarskie. Grają cały czas skoki narciarskie. Więc każdy sobie tam wybiera jakąś grę, żeby po prostu się trochę czym innym zająć. No. Więc ostatnio był golf, minigolf, w którego go rozwalę. No właśnie się miałem pytać, kto wygrywa. No tego nie mogę powiedzieć, bo się obrazi. A lubimy też sobie w Fortnite'a pograć, ale to też typowo, że bardziej też, żeby założyć słuchawki, pogadać o czymś. Mm-hmm. No więc to było na tyle. Dobra, co, super wyszło. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję za rozmowę. Bardzo fajnie się przyjemnie rozmawiało. Tutaj jak i na śniadaniu. Tak, ja dziękuję za kawusię. Proszę bardzo. Było sympatycznie. I co? I trzymamy kciuki za udany sezon i. Dziękuję i wzajemnie. I dzisiaj powodzenia oczywiście. Dziękuję. Trzymam mocno kciuki. No i co? I tyle. Finito. Siemano.